Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest pani Aleksandra Pacut, liderka Szlachetnej Paczki w Częstochowie. Dzień dobry Pani. Witam serdecznie. Kobieta, która lubi ludzi. Skąd takie umiłowanie do ludzi? Generalnie ja na co dzień pracuję z osobami w różnym wieku. Byłam animatorem dla dzieci, pracowałam z osobami starszymi, nawet z osobami bezdomnymi, dlatego mam duże doświadczenie w tej pracy i lubię pracę z każdym człowiekiem. Coś czuję, że po tej rozmowie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadzwoni do Pani, czy Pani by nie chciała pracować, ale my rozmawiamy o Szlachetnej Paczce. Ta akcja chyba już wpisuje się w tradycję Polski od 20 ponad lat. Tak, Szlachetna Paczka istnieje od 2001 roku, także naprawdę ma spory staż. Na czym polega ta akcja? To jest program społeczny, który zrzesza tak naprawdę wielu ludzi. I darczyńców, i wolontariuszy, i liderów. Tak naprawdę wiele, wiele osób uczestniczy w tym projekcie. Polega to na tym, że my jako wolontariusze pomagamy osobom, które są w trudnej sytuacji życiowej. A w jaki sposób pomagacie? My spotykamy się z tymi osobami. Generalnie te osoby do nas trafiają właśnie od różnych organizacji pomocowych, zgłaszają również osoby prywatne. I A same rodziny zgłaszają się też? Nie, nie mogą. Nie mogą, ponieważ tutaj źle by to brzmiało, jakby ktoś sam się zgłosił do pomocy. Generalnie... Ale Państwo to przecież sprawdzacie, weryfikujecie. Tak, weryfikujemy. Natomiast w tym momencie, jak ktoś do nas zgłasza rodziny, to my też mamy dane tej osoby. Więc automatycznie, jakby ktoś się sam zgłosił, no to my wiemy po prostu, że to jest ta sama osoba. I ta Szlachetna Paczka polega na tym, że co? Przesyłamy do Państwa na konto pieniądze i Państwo według uznania robicie paczkę, bo macie tam zamówienia, rodzina mówi, jakie ma potrzeby i Państwo decydujecie, bo słyszałem, że te paczki to mają dosyć taki porządny rozmiar, bo to jest od 1000 zł nawet do 10 000 zł. Dokładnie tak. Natomiast jeśli chodzi tutaj o kwestię finansową, to absolutnie nie. Te wszystkie paczki, które oni dostają, są robione przez darczyńców, one są dedykowane każdej konkretnej danej rodzinie. Czyli podarunek, konkretna rzecz. Dokładnie. I nigdy nie jest to rzecz finansowa, jeśli chodzi o pieniądze. Zawsze to jest rzecz materialna, ponieważ te rodziny zawsze potrzebują, czy to właśnie żywności, chemii, czy jakichś mebli, RTV. Także tutaj dopasowujemy konkretne potrzeby pod daną konkretną rodzinę. Pani Aleksandro, czy zdarza się tak, że dostajecie namiary na rodzinę, która rzeczywiście jest bardzo uboga i chcecie przeprowadzić wywiad, porozmawiać, oni są tak skromni, że oni nie chcą pomocy, bo uznają, że na pewno są jeszcze biedniejsi od nich. Tak, zdarzają nam się takie rodziny i powiem szczerze, że wtedy nam się łamią serca, ponieważ wiemy, że ta rodzina naprawdę potrzebuje tej pomocy, a oni są tak skromni i zakłopotani są swoją trudną sytuacją, że nie chcą tej pomocy. I co, upieracie się, namawiacie ich jednak mimo to? Zawsze staramy się do nich dobrze podejść. Mamy indywidualne podejście do każdego człowieka, staramy się porozmawiać z nim na takim gruncie emocjonalnym, psychicznym, na jakim ta osoba jest, żeby jej nie zrazić, żeby jej nie przestraszyć, tylko właśnie zachęcić, żeby przemyślała to i zgodziła się na udział. Czy zatrudniacie psychologów jako wolontariuszy, żeby potrafili tam podejść? Nie, powiem szczerze, że my się czujemy jak trochę tacy psychologowie, bo tutaj nie tylko działamy z człowiekiem jako człowiekiem, że po prostu rozmawiamy, ale właśnie też psychicznie czasami zwykła rozmowa wystarczy, żeby ta osoba poczuła się lepiej. Ile tych rodzin macie tu w Częstochowie? W tej chwili ponad 60. A te pieniądze, czy te już paczki, czy tych darczyńców ile macie? Darczyńców mamy około 30, natomiast cały czas jakby czekamy na to, aż darczyńcy się zgłoszą i wybiorą te rodziny, które już są opublikowane w bazie rodzin, ale my mamy jeszcze dużo rodzin do odwiedzenia. Także tych rodzin będzie się pojawiało w bazie rodzin coraz więcej, dlatego pod koniec listopada myślę, że już tak będzie można naprawdę siąść na spokojnie do komputera i wybrać jakieś rodziny. Zastanawiam się, czy w dobie rosnących cen coraz łatwiej, coraz trudniej właśnie znaleźć tych darczyńców, bo to są osoby, które no, tam troszeczkę więcej zarabiają niż przeciętna rodzina i nie chcą się podzielić tym, co mają. Powiem tak, z każdym rokiem widać, że ta bieda jest coraz gorsza i coraz bardziej rozpowszechniona. Natomiast jeśli chodzi o darczyńców, to ciężko stwierdzić, czy jest ich mniej, czy więcej. Zależy to od ilości rodzin. W każdym roku mamy darczyńców. Tak czy siak. Niezależnie, czy jest na przykład 50 rodzin, czy 100 rodzin, zawsze ci darczyńcy się znajdują. I dlatego też nasz finał nazywa się Weekendem Cudów, ponieważ te cuda naprawdę się dzieją. Jest 10-11 grudnia? Dokładnie tak. To wtedy, tak? Jeździcie z tymi paczkami? Tak, 10-11 grudnia darczyńcy przywożą te paczki do nas na magazyn. W tym roku on będzie na hali żużlowej. I my te paczki rozwozimy do rodzin. Skąd samochód? Tak sobie myślę, pralka jakaś, może zlewozmywak, może jakaś toaletka, może jeszcze jakieś inne rzeczy? Powiem szczerze, że każdego roku nam pomagają strażacy.
z różnych stron tak naprawdę. Bardzo dużo osób chce nam bezinteresownie pomagać. Firmy transportowe do nas się zgłaszają i nam również pomagają za darmo. Dają nam kierowców, dają nam samochody z pełnym bakiem paliwa. No super. Także to jest naprawdę piękne. Dobrze. Zdarzały się jakieś takie szczególne chwile, pamięta Pani? Bo Pani w tej paczce jest od 4 lat? Tak. Czwarty rok. To jest moja czwarta edycja. Przez te 3 lata były jakieś szczególne chwile, które Pani długo zapamięta? Jest bardzo. Bardzo wiele szczególnych takich chwil. Natomiast powiem szczerze, nigdy nie zapomnę takiej starszej pani, która miała ponad 90 lat i była całkowicie sama. Nie miała w ogóle rodziny i ja byłam wolontariuszką główną do niej przydzieloną i ona miała problem, żeby wychodzić z bloku, mimo tego, że mieszka na parterze. Miała tylko kilka stopni do przejścia, a była w takim wieku i była tak schorowana, że nie było takiej możliwości. I ja uruchomiłam wszystkie swoje siły, jakie tylko mogłam i udało mi się, mimo wielu przeszkód, załatwić dla niej właśnie takie jakby schody ruchome wewnątrz klatki, żeby one mogły ją po prostu jakby wyprowadzać. Tak. Także no to była taka naprawdę szczególna chwila, bo walczyłam o to prawie rok, mimo tego, że jakby już się zaczyna kolejna edycja, a ja nadal jakby byłam w poprzedniej edycji, ale to było naprawdę takie trudne zadanie. Trudne, ale udało się. A jeszcze druga taka sytuacja, co faktycznie też łapie za serce, to jest rodzina, którą mieliśmy 2 lata temu i to była 5- bądź 6-osobowa rodzina z 3 psami i mieszkali w 2-pokojowym małym mieszkanku. I oni sami pomagali osobom jeszcze bezdomnym. Mimo tego, że bardzo mało mieli, naprawdę żyli w biedzie, to codziennie gotowali chociaż wielki gar zupy i dużo osób właśnie, takich zaprzyjaźnionych osób bezdomnych do nich przychodziło i oni im dawali to jedzenie. Czy wiadomo, jakie dary trafią w tym roku do Szlachetnej Paczki? Już wiecie Państwo, co trzeba komu tam kupić? Tak. Zawsze jak idziemy na spotkanie z rodziną, to wypełniamy arkusz potrzeb. I my pytamy rodzinę o konkretne potrzeby, czego oni potrzebują. I są zachłonne rodziny, że to. Czy wręcz przeciwnie, bardzo skromnie to by nam się przydało. Zdarzają się takie, gdzie, ale to jest może 0,5% faktycznie na całość, że przychodzimy i na przykład już mają gotowe potrzeby, ale niektóre rodziny robią też to, bo nie wiedzą, że my na spokojnie z nim przeprowadzimy spotkanie, że porozmawiamy, tylko boją się na przykład, że my przyjdziemy na minutę i na przykład nie zdążą nam czegoś powiedzieć. Więc bardziej w takich przypadkach, ale oni są raczej w porządku ludźmi. I tak sobie myślę, że ta Szlachetna Paczka ma taki ogromny jeden minus. Ona obrazuje biedę, którą, to co Pani mówiła, jest coraz gorsza i coraz bardziej się rozpowszechnia. Tak, niestety tak. Z każdym rokiem coraz więcej widać osób, które potrzebują tej pomocy. Jak można się do Państwa przyłączyć? Jak to wygląda? Szukacie jeszcze tych darczyńców? No zapewne tak. Bo nawet jak będzie 60 rodzin, a będzie 100 darczyńców, to zawsze to można rozłożyć, nawet już coś na przyszły rok być może. Tak, no w tej chwili mamy ponad 60 rodzin, ale myślę, że będzie ich o wiele, wiele więcej. Tym bardziej, że 12 listopada było otwarcie bazy rodzin i teraz tak naprawdę rozeszło się to dużym echem po Polsce. I dużo osób teraz tak naprawdę się obudzi i będzie chciało pomóc. Bądź obudzą się osoby, które widzą i wiedzą o osobach, które potrzebują tej pomocy i będą je zgłaszać. Dlatego darczyńców zawsze potrzebujemy. I to jest najważniejsza kwestia, że my możemy w każdej chwili też pomóc, doradzić, czy rozwiać jakieś wątpliwości. Oczywiście można się z nami skontaktować poprzez naszego Facebooka Częstochowskiego, ale także... A można przyjść osobiście porozmawiać? Bo być może ktoś ma gezi i wyłoży 1000 zł, 2000. Proszę mnie tam nie wpisywać. Ja chcę przekazać. Czy jak najbardziej. Można też wpłacać pieniądze na Szlachetną Paczkę. Natomiast te pieniążki jakby trafiają ogólnie na Szlachetną Paczkę do całej Polski. One są rozporządzane równomiernie. Tutaj typowo na Częstochowę nie mamy takiej zbiórki, ponieważ zawsze jakby darczyńcy się znajdują. W zeszłym roku nawet mieliśmy problem, bo darczyńcy też potrafią zrezygnować w ostatniej chwili. I to też jest... No właśnie, to jest bardzo trudna sytuacja, ponieważ jak darczyńca się zgłasza do rodziny, to my jako wolontariusze się z nim kontaktujemy, nawiązujemy tutaj rozmowę i wyjaśniamy wszystkie rzeczy. Zdarzali się darczyńcy, którzy powiedzieli, że zrobią paczkę, a na przykład dzień przed finałem nie odbierali telefonu albo w dniu finału nie odpisywali na wiadomości i wtedy my musimy szybciutko coś zorganizować. Więc zawsze ważne są dla nas takie paczki dodatkowe, anonimowe. Dużo osób może je zrobić prywatnie, nie są to duże koszta, żeby były to na przykład paczki żywnościowe, paczki chemiczne, jakieś ubranie, jakieś zabawki i wtedy to mamy na magazynie i nie daj Boże, jak nam się właśnie taki darczyńca wysypie, to my mamy taką możliwość, żeby te paczki dać rodzinie, której darczyńca zrezygnował. Wtedy oni mają szansę, żeby dostać cokolwiek,
zamiast nic, prawda? Natomiast właśnie w zeszłym roku mieliśmy taką sytuację, że darczyńca się właśnie wysypał i na szybko była organizowana paczka i proszę mi uwierzyć, że darczyńca zgłosił się z Pomorza. I na szybko po prostu była... Do was tutaj? Tak, z Pomorza do nas. I to był już w sumie weekend cudów, także mieliśmy mało czasu. I ci darczyńcy zorganizowali całą tą paczkę. Oni wysłali tą paczkę po prostu jednym samochodem z jednego miasta do drugiego miasta. Tam było przepakowanie. Oni z tego miasta, wolontariusze, jechali do kolejnego, znowu przepakowanie i oni do nas dojechali tutaj, do Częstochowy. Także to była cała zorganizowana akcja w sumie na całą Polskę. Darczyńcy ufają wam, czy również chcą wręczać tą paczkę, pokazać się tej rodzinie albo chcą zobaczyć tą rodzinę, jaką przekazują? Ufają nam i zdarza się często, że darczyńcy chcą spotkać się z rodzinami, które obdarowują. Natomiast tutaj musimy mieć zgodę obopólną. Jeżeli rodzina wyraża zgodę na kontakt z darczyńcą i darczyńca wyraża zgodę, jak najbardziej może dojść do tego spotkania. Bo to się może przełożyć na to, że za chwileczkę, za 2-3 miesiące ten darczyńca jeszcze coś tam przygotuje, tak? Bo my zazwyczaj Polacy lubimy pomagać przed świętami, lubimy się wzruszać. A co potem jest? Po świętach. Po tym naszym weekendzie cudów my nadal pracujemy z rodziną. Nie pozostawiamy jej samej sobie, ponieważ my działamy po to, aby pomóc rodzinie się usamodzielnić, żeby ona mogła iść do przodu, a nie wykonywać kroki w tył. Więc tutaj, jeśli chodzi o darczyńcę, to jego rola się kończy na weekend cudów, w momencie jakby obdarowania rodziny paczkami, a nasza rola ciągnie się przez cały kolejny rok. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Aleksandra Pacud, liderka Szlachetnej Paczki w Częstochowie, była gościem w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję.